Podróż z klimatem i z pasją zaczynamy od wiklinowego zagłębia Polski. Jak widać, można tu przekonać się, że nie ma rzeczy, która z młodych pędów wierzb nie mogłaby powstać. Trafiamy na nowotomyską ziemię, a konkretnie do Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, otoczonego nie tylko zielenią, ale także dziełami z Wikliny. Cudowny kosz na jajka. Myślę, że wiele osób o takim marzy. Uprawą wikliny na tym terenie zajmowano się już przed rozbiorami Polski. Początkowo do produkcji koszy wykorzystywano dziko rosnącą wierzbę koszykarską. Od czasów napoleońskich rozpoczęto planową jej uprawę. Do popularyzacji wikliniarstwa w okolicach Nowego Tomyśla przyczynili się właściciele trzeciela, a w szczególności mistrz koszykarski Ernest Head. Ponad 120 lat temu pojechał do Ameryki Północnej odwiedzić krewnych. Wracając, postanowił zabrać kilka pędów tamtejszej dzikiej wikliny, czemu się sprzeciwiły władze celne. Wówczas Ernest wyplótł z niej kilka koszyków i w ten sposób przemycił w rodzinne strony. Odmiana wikliny zwana Amerykanką wyparła z czasem starsze rodziny, a Nowy Tomyśl stał się jednym z dwóch głównych centrów koszykarstwa w kraju. Można nawet powiedzieć, że zrewolucjonizowała ona fach plecionkarski. Gmina Nowy Tomyśl od zawsze jest związana z wikliniarstwem? Gmina Nowy Tomyśl w zasadzie i nie tylko, cały region, tutaj rejon Nowego Tomyśla, który po prostu wykracza poza teren gminy, jest od gdzieś połowy XVIII wieku historycznie związany z uprawą wikliny, przetwórstwem i rzemiosłem plecionkarskim. Podałem datę czy okres właśnie drugiej połowy XVIII wieku, dlatego że w tamtych czasach na te tereny napłynęli osadnicy holenderscy, którzy kolonizując tutaj te tereny przynieśli ze sobą umiejętność uprawy wierzby krzewiastej, czyli wikliny. Dlatego tutaj wszędzie można zobaczyć u Państwa różne elementy z wikliną w roli głównej. Na bazie tak rozwiniętego zaplecza surowcowego rozwinęło się rzemiosło plecionkarskie. Początkowo wyplatano głównie wyroby użytkowe, czyli takie niezbędne do życia, różnego rodzaju kosze wiklinowe, ale również meble. W późniejszym czasie przyszła kolej na tego typu formy, jak u nas Państwo widzicie, formy, których zadaniem jest ozdabianie otoczenia człowieka, ale również płoty wiklinowe z rosnącej wikliny, bardzo, bardzo ładne, które przecież swoją historią sięgają wczesnego średniowiecza. Czy mieszkańcy tutaj tych terenów kontynuują tradycję wikliniarską? Na szczęście tak. Istnieją po dzień dzisiejszy nieliczne niestety, ale dobrze funkcjonujące zakłady plecionkarskie, wykorzystujące surowiec tutaj miejscowej wikliny. Co można tutaj zobaczyć w muzeum u Państwa? Prezentujemy wystawy stałe dotyczące właśnie historii wikliniarstwa, czyli właśnie rozwoju uprawy i przetwórstwa wikliny, jak również historii rzemiosła plecionkarskiego. Ale nie ograniczamy się tylko do pokazywania historii. Pokazujemy również wzornictwo funkcjonujące w rzemiośle plecionkarskim. Prezentujemy bardzo właśnie nowatorskie wzory w rzemiośle plecionkarskim, wyroby o charakterze artystycznym, już nie użytkowym, a właśnie artystycznym, wykonywane nierzadko na imprezach organizowanych u nas właśnie w muzeum.
O tym, że w pobliżu Nowego Tomyśla wiklina króluje wszędzie, przekonaliśmy się ruszając w dalszą drogę. Trafiliśmy do gospodarstwa otulonego lasem we wsi Boruja Kościelna, gdzie swoje miejsce na ziemi stworzyła Alina Tadych. Wikliniarskich dodatków tu nie brakuje, podobnie jak ptaków, szumu wiatru i sielskich klimatów. Poza wzięciem udziału w wikliniarskich warsztatach, można tutaj po prostu odpocząć od miejskiego zgiełku. Pani Alino, jaka jest Pani historia w tym miejscu? Historia moja zaczęła się od momentu, kiedy zdecydowałam, że wychowywanie dzieci latem w dużym mieście to jest błąd. Że trzeba je bardziej zbliżyć do natury, żeby miały trochę swobody. No i tak się zaczęło. Udało nam się uzyskać tutaj ten teren. Oczywiście wyglądał on zgoła inaczej. Tym niemniej tutaj dzieci spędziły wszystkie swoje wakacje. Myślę, że były szczęśliwe. Natomiast później, no, kolej losu. Dzieci dorosły. A mieszkała Pani przedtem w Poznaniu? Mieszkałam w Poznaniu całe życie. Właściwie całe życie. Od czasu studiów mieszkałam w Poznaniu. Zdarzyło się tak, że zostałam sama, straciłam męża i... No i zaczęłam tam sobie planować. Oczywiście wiele przeszkód. Pomogły mi na przykład fundusze unijne. I z tego pola wyłonił się najpierw ten główny dom, a później, jak już tutaj zamieszkałam, no to trzeba było coś robić, prawda? Bo przecież, no i zaczęłam później realizować moje marzenia o agroturystyce. Goście zaczęli przyjeżdżać. I jak goście zaczęli przyjeżdżać, zaczęło im się podobać. Bo bliskość ptaków, bliskość natury, lasów, grzyby. No i stwierdziłam, że trzeba iść dalej. Wyobraża sobie Pani teraz gdzie indziej mieszkać, na przykład wrócić do wielkiego miasta? Nawet jak wracam do wielkiego miasta, a muszę wracać, bo mam też różne interesy w mieście, w dużym mieście, czyli w Poznaniu, no to czuję się zmęczona. Co Pani najbardziej kocha tutaj w tym miejscu? Spokój. Co ja kocham? Ja wszystko tu kocham. Tak, to trudno, bo na przykład się rano człowiek budzi, a lubię rano wstawać. Jak słyszę tą naturę, słyszę tą naturę w śpiewie ptaków przede wszystkim. W tej chwili, no, w tej chwili wiadomo, żurawie, które bez przerwy nad mną krążą i głośno krzyczą. To jest bardzo miłe. Poza tym wypicie kawy na świeżym powietrzu przed domem też jest sympatyczne. Lubię kontakt z gośćmi. Nie narzekam, bo zawsze mam jakichś bardzo sympatycznych gości, którzy nawiązują ze mną jakieś tam, nawet przyjaźnie, powiedziałabym. Mam takich gości, którzy wracają co roku. Ja zauważyłam, że z tych domków to właściwie prosto drzwi balkonowe, tarasowe prowadzą do lasu. To jest cudowne. To się podoba. I to się podoba, bo no, co prawda latem to wiadomo jest ładniej, bo są parasole, są meble ogrodowe. Wszystko jakby zbliża ludzi jeszcze bardziej do natury. Tutaj stał kiedyś ten stary dom, ale dobudowała Pani kolejne domy. Znaczy stary dom stał obok tej lipy, która tam jest niedaleko. Ta lipa jest ponad stuletnia. No i tam w momencie wybory właściwie to trzeba było wybrać, nie? Trzeba było wybrać albo lipa, albo dom, bo korzenie lipy wrastały w fundamenty domu. A że domek był w bardzo kiepskim stanie, z tego został rozebrany, przy czym z ręką na sercu, muszę powiedzieć, każdą cegłę wykorzystałam. Bo to są szczególne cegły, bo są cegły po niemieckie, dobrej jakości, które przetrwały lata. A poza tym wiąże się to z naszym osadnictwem holenderskim.